No, 9:40. Opakowań w Bangladeszu, niedaleko stolicy kraju Dhaki, zginęło co najmniej 21 osób, a 70 zostało rannych. Więcej informacji o 10:00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Woźniak przed mikrofonem, trzecia część audycji Skołowani, ze mną dalej w studiu Ilona Butler, Instytut Transportu Samochodowego, Wiktor Mrozowski-Kielecki, rzecznik osób niezmotoryzowanych i dalej ten raport Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów. To coś Państwu przeczytam z tego raportu. Wyniki oględzin na odcinkach dróg, w ciągach których odnotowano największą liczbę wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, wykazały, że na 90% tych odcinków istniejąca organizacja ruchu, oznakowanie dróg m.in., w istotny sposób odbiegała od zatwierdzonej przez zarządcę drogi nieprawidłowa organizacja ruchu, powodowała wzrost zagrożeń dla jego uczestników. Czyli to jest tak, że zarządca drogi coś planuje, a wprowadza coś innego. To, o czym my tutaj mówimy, tak naprawdę. O systemowym zarządzaniu, jak jednak dziwne rzeczy dzieją się stopień niżej. Co, czy jest pytanie, czy rzeczywiście ta organizacja ruchu ma tak ogromny wpływ na bezpieczeństwo, bo to, czy fakt, że będzie jeden więcej znak, to akurat coś poprawi, ale to jest właśnie to pytanie, które pozostawiamy bez odpowiedzi, bo nie mamy. Ktoś ukradnie znak, tak. Już ten wniosek już będzie właśnie taki sam. Jeden znak spowoduje, że jest nie taka sama organizacja jak na papierze, nie taka sama jak w rzeczywistości jak na papierze. Więc no, to takie rzeczy się zdarzają. Wyrywanie słupków przy drogach. To kontrola stanu technicznego. Właśnie, że nie było dostatecznej kontroli stanu technicznego dróg wśród zarządców. No i tutaj dochodzimy do tego wyzwania, które stoi przed Polską, bo przypomnę, że od dwóch, kilku lat zaczynamy się przymierzać do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na razie on jest narzucany przez Komisję Europejską tylko na transeuropejską sieć, natomiast no, była taka intencja nasza, żeby to uporządkować i stopniowo obejmować coraz niższe kategorie dróg. I to jest właśnie to, że między innymi wtedy powinno być systematyczna ocena stanu technicznego i o ile ja wiem, to w wielu jakichś zarządach to się robi. Problem polega, że nikt tych wniosków nie wykorzystuje po tym, bo pamiętam jeszcze sprzed kilku lat to były takie nawet może troszkę pozaprawne, no, czy zwyczajowe może takie objazdy policyjno-drogowe różnych fragmentów dróg, gdzie lokalizowano te wszystkie mankamenty i potem to wszystko lądowało w szufladach, prawda? No więc to jest ten problem raczej. Może nawet nie tyle braku świadomości, że jest tyle tych mankamentów, ile braku szybkiej reakcji i sprawnej reakcji, jeżeli ujawnimy takie błędy. I to jest problem. No to może brakuje po prostu baty na administrację. W postaci jakiejś instytucji wiodącej, o której też Najwyższa Izba Kontroli nieraz wspominała, instytucji wiodącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, która by to wszystko skoordynowała, zebrała do kupy i powiedziała tym mniejszym też zarządcom dróg powiatowym, lokalnym, że robicie to źle. Zobaczcie, można to robić tak. Są przykłady też w raporcie Gdańsk chociażby. Oni to robią na miarę polską bardzo dobrze. Weźcie z tego przykład. Zróbcie to, później powiedziała tak, później po jakimś okresie skontroluję, czy faktycznie te dobre przykłady były wdrażane. Ja myślę, że szukałbym tutaj odniesień do innych branż. Mam trochę, że tak powiem, wspólnego z pewnymi rzeczami związanymi z rewitalizacją. Łódź ostatnimi czasy jest takim pionierem w rozwoju rewitalizacji, w planowaniu jej realizowaniu. Ministerstwo założyło, że Łódź będzie, Łódź jako miasto oczywiście, Łódź będzie kolportować pewne rozwiązania i będzie dawać przykład, gromadząc centrum wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jeśli taka instytucja zrzeszająca, spinająca cały system bezpieczeństwa drogowego powstałaby, to jedną z funkcji właśnie powinno być po pierwsze przeprowadzenie pewnych pilotaży, sprawdzenie pewnych rozwiązań, nie tych takich wysokokosztowych, nie budowanie tuneli,
estakad, przejść podziemnych i tak dalej, które realnie i fizycznie poprawiają bezpieczeństwo pieszych oczywiście, ale są niesamowicie drogie, tylko prostych rozwiązań, które mają bardzo duży wpływ na rzeczywistość, a niesamowicie dużo efektów przynoszą. I myślę, że to byłby pewien trop, który już powiedzmy gdzieś tam się zaczął, tak? W innej branży, ale można jakby prześledzić nawet to, jak się tam to rozwijało, zbierać te doświadczenia i oczywiście tak, zgodnie z wnioskami, bo akurat te wnioski, jeżeli chodzi o raport, mi się bardzo podobały, zachęcając samorządy do wdrażania ich poprzez pieniądze, które w ramach, tak samo jak schetynówek, można by po prostu przeznaczać na poprawę bezpieczeństwa drogowego poprzez nie same modernizację całych korytarzy, ale punktowe realizacje, które miałyby realny wpływ i przynosiłyby duży efekt. Oczywiście wcześniej trzeba zdiagnozować, gdzie takie punkty są, ale to już wydawałoby mi się, że to powinno być. Gdzie jest duże skupienie pieszych i rowerzystów. Ale sam wspomniałeś o tych korytarzach, czy o tych ciągach transportowych poza miastami, że o nich tak naprawdę mało się traktuje, a czasem wydaje się, że tam tych wypadków może być dużo więcej niż w miastach. Nie wiem, jaka jest ta proporcja, ale... Może nie dużo więcej, ale... Właśnie, na tym, jaka jest skala śmierci poza obszarem zabudowanym wśród rowerzystów i pieszych, czyli na tym z 1000 wypadków, ile ginie osób. A jakie działania są prowadzone przez nie tyle zarządców dróg, ale przez inne instytucje? Z reguły infrastruktura budowana poza miastami to jest infrastruktura turystyczna, która ma służyć rozwojowi turystyki na danym obszarze. Jak pokazuje przykład realizacji dróg rowerowych w ramach tras Polski Wschodniej i tych ciągów turystycznych, sama ta infrastruktura jest w takim stanie, że często lepiej omijać ją utwardzonymi drogami publicznymi, czyli głównymi ciągami, niż poruszać się po szutrowych trasach lub po takich, które same są prowadzone po złej nawierzchni lub po prostu są niebezpieczne. Innych przykładów, tak naprawdę infrastruktury poza miastami, ciężko jest się doszukiwać. Ja bym jeszcze wróciła do tego... Instytucji. Może inaczej, kontroli. bo generalnie tak. Pierwszy punkt, który mi się nasuwa, to jest... Fakt, że zalecenia pokontrolne NIK-u nie są chyba wdrażane, sądząc z tego ostatniego raportu. I teraz jest pytanie, jakie w ogóle możliwości ma NIK, żeby wyegzekwować wdrożenie tych wszystkich zaleceń. Może jeszcze raz skontrolować. No tak, ale to po raz kolejny skontrolowano zarządcy, właściwie te same wnioski i nic z tego nie wynika. Druga sprawa to jest to, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby stworzyć jakąś formę wymiany tak zwanych best practice, czyli tych dobrych rozwiązań. Również jeżeli chodzi o infrastrukturę, chociażby rowerową czy dla pieszych, ale nie tylko generalnie bezpieczeństwa. Teraz jest element trzeci, kto to ma kontrolować, bo pan tu powiedział, że to może jakaś instytucja kontrolować, ale ja uważam, że to jest nierealne w tej chwili. Natomiast myślę, że dobrze byłoby zaangażować w jakiś sposób lokalne możliwości, to znaczy osoby, które korzystają z tej infrastruktury, czyli na przykład wprowadzić obowiązek upubliczniania tych raportów z oceny stanu technicznego dróg, żeby wszyscy widzieli, gdzie jest i wtedy można będzie rozliczać, a to może pan prezydent, może pan samorząd, Rada Miasta rozliczyć. Ten raport jest publicznie dostępny i on właśnie o tym mówi, że zarządcy dróg nie wypełniają takich... No to nad nimi to niestety zarządcami dróg są prezydenci, starostowie, Rady Miasta czy powiatu i powinni ich rozliczyć. No to znaczy trudno tutaj obciążyć, żeby jakaś instytucja rzędu centralnego zajmowała się takimi sprawami. Natomiast może co pewien czas dokonać okres typu raportu NIK-u i powiedzieć, że jako całość to nie funkcjonuje. Natomiast tu jest, powiedziałbym, brak odpowiedzialności tych, których my wybieramy, żeby nam, powiedziałbym, organizowali to życie w sposób bezpieczny i komfortowy. Więc myślę, że to raczej jest adres zarządców danych obszarów tutaj. Więc, natomiast no, myślę, że jakąś presję społeczną można byłoby również wywrzeć na tych osobach, bo my korzystamy z tej infrastruktury, która
Jeżeli pani mówi, że na przykład cała sieć turystyczna, prawda, tworzona jako sieć rowerowa, która pewnie w którymś momencie ogłoszona została jako wielki sukces zarządcy, po czym po roku praktycznie nie nadaje się do użytku, no to to jest ewidentnie rzecz, którą powinno się nagłaśniać i spróbować wyegzekwować to właśnie poprzez lokalne władze. Ale to ja niestety, pani dobrze o tym wie, nie odpuszczę. Dlaczego pani uważa, że jest niemożliwe wprowadzenie takiej instytucji wiodącej, która kontrolowałaby instytucjonalnie coś w rodzaju Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale dobrze wiemy, że ona nie spełnia wszystkich tych potrzebnych funkcji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co stoi na przeszkodzie, żeby powołać taką instytucję? Tak, ja bym powiedziała, że tak. Po pierwsze, brak jakichkolwiek doświadczeń we współpracy różnych instytucji w Polsce. U nas praktycznie cały czas jest konkurencja. I jeżeli popatrzymy na to, co jest właściwie takie instytucje, skąd się wzięła ta inicjatywa, to była Australia przede wszystkim. Kraj, który jest chyba najwięcej zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa i rzeczywiście tam w każdym stanie jest taka instytucja, która odpowiada. Ale w Europie właściwie jedyny kraj, który wprowadził taką próbę, no to była Szwecja, ta szwedzka administracja transportu w tej chwili. Chociaż nie za bardzo im tam to teraz wychodzi w sensie bezpieczeństwa, bo tam jest sporo różnych działań. Pozostałe instytucje zostały wprowadzone w niewielkich krajach, typu tam Irlandia. No w Holandii jest coś na wzór komisji Nie, w Holandii jest Ministerstwo Transportu. Ale jest jeszcze taka komisja, która bada wszystkie wypadki. A to jest zupełnie co innego. To znaczy, co innego jest zarządzanie bezpieczeństwa. Ale to źródło informacji jest w inny sposób też zbierane. Ale to prawda, natomiast no generalnie tutaj jest zawsze problem z ilością wypadków w ruchu drogowym, bo mamy też takie komisje. Więc ja myślę, że my powinniśmy uszczelnić na razie ten system, który mamy, bo to wtedy tylko zmienia nazwę tak naprawdę z Krajowej Rady czy z Sekretariatu Krajowej Rady na jakąś wiodącą, ale nic nie załatwia. To, co jest problemem ewidentnym, to jest brak koordynacji poziomej, to znaczy między ministerstwami różnymi, bo jednak to jest problem, który jest niezałatwiony. W tej chwili minister infrastruktury ma niewielkie szanse, żeby w jakiś sposób wymusić na innych kierownikach resortu, żeby na przykład się włączyli w tą poprawę bezpieczeństwa w sposób konsekwentny i systematyczny. Mnie się wydaje, że jeżeli większość, może 90%, może 60% tych rekomendacji, tych wniosków z różnych raportów, nie tylko z tego, ale z tych raportów, które tworzą nie tylko instytucje kontrolujące, ale czasem organizacje pozarządowe, byłaby wdrażana. Chociażby to, o czym kiedyś dawno mieliśmy okazję rozmawiać razem, odnośnie pierwszeństwa pieszych przed przejściami, na wejściu na przejście dla pieszych. Takie drobne, małe zmiany, one mogłyby spowodować, że w krótkim okresie... Dla wielu ta zmiana w przepisach jest olbrzymia, jeżeli chodzi o pierwszeństwo pieszych przed przejściami. Oczywiście, ale wciąż to jest drobna zmiana, jeżeli chodzi o ustawodawcę. W sensie mówię o tym, że wprowadzenie takiej zmiany to nie jest powołanie instytucji, przeznaczenie kompetencji i zorganizowanie finansowania jej działania. Samo powstawanie instytucji to jest dosyć trudna sprawa. Może się okazać, że zdubluje się kompetencje już innej instytucji, a te rekomendacje, które odnoszą się bezpośrednio do spraw organizacyjnych i przepisów, one mogłyby po trosze zmieniać naszą rzeczywistość, chociażby tak jak daje przykład tego pierwszeństwa pieszych. No ale to jest właśnie ta sytuacja, którą myśmy mieli przez wiele lat, to znaczy, że robiliśmy drobne jakieś tam rozwiązania, po czym w połowie lat 90. zaczęliśmy tworzyć programy, które miały jak gdyby usystematyzować i stworzyć pewne priorytety działania, prawda? Bo w tej chwili można sobie wyobrazić, dalej idąc pana tropem, że co region to co innego uzna za ważne, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Ale w samym tym raporcie mamy wnioski i rekomendacje dla całości Polski, nie dla regionów. Ja się zgadzam. I to jest ogromny apel do władz, żeby wreszcie nadzorowały, co robią zarządcy dróg tutaj. Tak na koniec kilka rzeczy brakuje, ale już nie zdążymy o tym porozmawiać. Chociażby właśnie jakiegokolwiek odniesienia się Najwyższej Izby Kontroli co do pracy komisji, podkomisji, na które chodziliśmy, a propos właśnie pierwszeństwa pieszych przed przejściami dla pieszych. Ale tak czytając różne raporty Najwyższej Izby Kontroli, rozmawiając już kilka lat o tym bezpieczeństwie ruchu drogowego,
nie wiemy, dlaczego się poprawia w Polsce, bo nie mamy tego zbadanego. Znaczy, możemy wnioskować, no bo poprawia się ta infrastruktura, to wpływa, ale tak naprawdę w jaki sposób, to nie wiemy. Zresztą, jak pokazują te raporty, to może jednak my się zmieniamy, użytkownicy dróg. A to jest właśnie sukces tego. Na pewno się zmieniamy. Skoro zarządcy nie radzą sobie, skoro powstaje za mało tej infrastruktury drogowej, no to my na pewno się zmieniamy. Tych badań opinii społecznej jest niewiele w Polsce, takich ogólnopolskich, ale ostatnie badania, które były na poziomie europejskim robione, na przykład całkowita zmiana postaw wobec alkoholu za kierownicą. Jeszcze jakieś 10-15 lat temu nie było problemem przyznania się, że jedziemy po spożyciu alkoholu. Teraz to już w ogóle. Wszystko jest prawda. Natomiast no, prawda jest taka, że również obecność alkoholu w wypadków nie jest najwyższa w tej chwili w Europie, prawda? Czyli generalnie zmienia się. Myślę, że się zmienia stosunek kierowców do rowerzystów. Można to byłoby przyspieszyć, nie na zasadzie jakiegoś Darwina, tylko po prostu celowo. Ale myślę, że gdybyśmy traktowali uczciwie wszystkich użytkowników jako partnerów, nie jako grupę, którą trzeba karać, dyscyplinować i tak dalej, to myślę, że wyniki mielibyśmy zdecydowanie lepsze. Wiktor Mrozowski, ostatnie zdanie. Kolejna sprawa jest tak, może nie kolejna, ale odnosząc się jeszcze do tego, mamy wciąż stały rozwój transportu publicznego w miastach, finansowany ze środków unijnych. Mamy rozwój miejskich systemów transportu rowerowego. To oczywiście wpływa na to, że kierowcy, część być może kierowców, a to przesiądzie się do autobusów, a to pasażerowie autobusu przesiadają się na rowery. A jeśli takiego rowerzystę, który jest pierwszy raz, powiedzmy, od dłuższego czasu na ruchliwej drodze, wyprzedzi taki samochód w odległości pół metra lub 30 centymetrów, to ten rowerzysta, jeśli wsiądzie z powrotem do samochodu, to będzie uważał na tych rowerzystów. No i miejmy nadzieję, że też... No, ale potrzebne są jednak instytucjonalne również. Ludzie słuchają nas i coś z tego wyciągałem, za co bardzo dziękuję. Ilona Butler, Instytut Transportu Samochodowego, Wiktor Mrozowski-Kielecki, Rzecznik Osób Niezmotoryzowanych. Miłego weekendu również Państwu. Dziękuję Państwu. Krzysztof Woźniak, zapraszam na informacje Radia Tok FM. To jest powtórka. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie. Trwa totalna wyprzedaż. Tysiące okazji tylko do 11 września. Na przykład smukły telewizor Sony LED z platformą Android TV za 5999 zł. Saturn, technologia tego. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pewny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Jak tam biorą? Biorą. Biorą jak oszalałe. Ale nie mogę już wysiedzieć. Hemoroidy? Weź pan Hemorol. Działa przeciwbólowo, likwiduje pieczenie. Hemorol? Tak. Żaden inny. No i pomaga przy wypróżnieniu. No to biorę. Hemorol. Kompleksowo leczy hemoroidy. Czopki Hemopol Wrocław są tradycyjnie stosowane w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu, w przewlekłych stanach zapalnych płody śluzowej oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu. Przeciwwskazania, choroba nowotworowa, uczulenie na benzokainę lub na rośliny z rodziny Asteraceae Compositae złożone. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hemorol. Kompleksowo leczy hemoroidy. Witopal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz płytę audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. www.liderinformatyki.pl. Czy wiesz, że już połowa firm opiera swój biznes na technologii, a w ciągu 2 lat liczba ta wzrośnie do ponad 80%? A czy ty jesteś gotowy na cyfrową rewolucję? Jak przejść transformację i zdobyć przewagę rynkową? Dowiesz się na kongresie Lider Informatyki już 22 września. Dołącz do liderów cyfrowej transformacji. Partnerem merytorycznym jest firma Integrated Solutions, dostawca rozwiązań teleinformatycznych dla największych firm w Polsce. Zarejestruj się na www.liderinformatyki.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach linii ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Co pana do mnie sprowadza, kochanieńki?
chce się dowiedzieć, co ją czeka w przyszłości. A w kurze nic nie widzę. Nikt nie może jej znaleźć. Czego jej potrzeba? Wszyscy muszą ją zobaczyć. Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing i mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Tylko teraz w Biedronce owocowa sensacja. Aż 30% rabatu na świeże owoce. Wystarczy, że zrobisz zakupy za 99 zł i kupisz dowolne świeże owoce, a otrzymasz na nie natychmiastowy rabat. 30%. Chwileczkę. Owoce aż 30% taniej? To mi się podoba. Wydajesz 99 zł, kupujesz owoce i natychmiast dostajesz rabat nawet do 10 zł. Tylko od czwartku do niedzieli. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie nowe promocje. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota, 10 września, minęła 10. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Działania bojowe w Syrii od poniedziałku zostaną wstrzymane. Uzgodnili to w Genewie szefowie dyplomacji USA i Rosji. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła najnowszą atomową próbę Korei Północnej i zapowiada zaostrzenie sankcji. Warszawski ratusz ogłasza przetarg na firmę, która przeprowadzi audyt reprywatyzacji w stolicy, a na pierwszy ogień kontrolerów mają pójść nieruchomości w dawnej gminie Centrum. Specjalny wysłannik ONZ do Syrii jest zadowolony z porozumienia w sprawie wstrzymania działań bojowych w Syrii. Wynegocjowali je w Genewie szefowie dyplomacji USA i Rosji. Porozumienie ma zacząć obowiązywać od poniedziałku. Według planu przedstawionego przez ministrów, syryjski rząd nakaże podległym mu oddziałom wstrzymanie działań bojowych w określonych rejonach kontrolowanych przez opozycję. John Kerry podkreślił, że powodzenie planu zależy od współpracy zarówno syryjskiego rządu, jak i opozycji. Wezwał przy tym wszystkie strony konfliktu o wsparcie planu. Dziś Stany Zjednoczone i Rosja ogłaszają plan, który mamy nadzieję zmniejszy przemoc, złagodzi cierpienie, wznowi ruch w pokojowych negocjacjach i przyczyni się do przemian politycznych w Syrii. Wierzymy, że ten plan, jeśli zostanie wdrożony, będzie punktem zwrotnym i momentem zmian. Amerykański sekretarz stanu dodał, że syryjska opozycja zasygnalizowała, że jest gotowa zastosować się do planu pod warunkiem, że to samo zrobią władze w Damaszku. Z kolei Sergiej Ławrow poinformował, że syryjski rząd jest gotowy realizować plan. Sekretarz stanu USA podkreślał też, że wstrzymanie działań bojowych umożliwi dotarcie z pomocą humanitarną do oblężonych miejsc, m.in. do Aleppo. Obaj ministrowie zapowiedzieli też współpracę w zwalczaniu tzw. Państwa Islamskiego i frontu Al-Nusra. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła najnowszą piątą już próbę atomową przeprowadzoną przez Koreę Północną. Zapowiedziała też nową rezolucję zaostrzającą sankcje wobec Pjongjangu. Według Rady piątkowa próba stanowiła zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Na ulicach Korei Południowej wczoraj odbywały się manifestacje. Ich uczestnicy domagają się zaostrzenia sankcji dla Pjongjangu. Mieszkańcy Korei Południowej w ten sposób zachęcają ONZ i społeczność międzynarodową do nałożenia bardziej dotkliwych sankcji na Koreę Północną oraz by zażądały natychmiastowego usunięcia jej obiektów jądrowych. Północno-koreańskie media państwowe poinformowały wczoraj, że Pjongjang przeprowadził udany test głowicy jądrowej w 68. rocznicę powstania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Według Korei Południowej ostatnia próba jądrowa komunistycznego reżimu miała największą jak dotąd siłę wybuchu. Słuchasz informacji TOK FM. W warszawskim ratuszu ruszył przetarg na audyt postępowań reprywatyzacyjnych. Miasto chce, by w pierwszej kolejności zbadane zostały zwroty działek i kamienic w Śródmieściu. Firma, która będzie przeprowadzała audyt, przyjrzy się kilkuset najgłośniejszym sprawom, mówi prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dlatego, żeśmy w pierwszym rzędzie ograniczyli do najdroższych dokonanych reprywatyzacji, no bo chodzi o to, że te przypadki są najbardziej kontrowersyjne i najczęściej, że tak powiem, wymieniane. Audyt, jak wyjaśnia Witold Pal, który od przyszłego tygodnia będzie nowym wiceprezydentem Warszawy, ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy przy okazji zwrotów nieruchomości nie doszło do nadużyć ze strony pracowników ratusza. I czy były właściwie wykorzystywane instrumenty procesowe, prawne, ale w tym procesowe, przez osoby odpowiedzialne za ochronę mienia stolicy. Audyt w warszawskim urzędzie ma się rozpocząć za około miesiąc. Na razie ratusz szuka firmy, która go przeprowadzi.
Sowiecka flaga powiewa na Świnoujskiej plaży. Dziś o 14 odbędzie się tam inscenizacja pod hasłem Dni Twierdzy. Inscenizacja prawie historyczna. Dlaczego prawie? Wie reporter TOK FM Sebastian Wierciak. Mieszkańcy i turyści na plaży obejrzą inscenizację wojskowej operacji, do której miało dojść w Świnoujściu w 1945 roku. Relacjonuje Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda. To jest operacja, która była planowana między innymi przez Churchilla. Nigdy nie została zrealizowana. Zrealizuje się w jakiejś części tu na plaży w Świnoujściu. Widowisko historyczne, operacja nie do pomyślenia, rozpocznie się o 14. Jestem pewny, że jeżeli się naszym chłopcom na Kuta, desantowej głównej flotylii, spadochroniarzom, którzy zlecą z nieba, no i partyzantom, którzy pewnie będą wspierać ten atak od strony lądów, uda, to droga na Warszawę zostanie plagiantów otwarta. Bunkier na plaży, pokazy dynamiczne czołgów, a o północy zwiedzanie korytarzy podziemnego miasta. To będzie dosłownie wybuchowy weekend w Świnoujściu. Sebastian Wierciak, TOK FM. Pogoda. Dziś przeważnie słonecznie, niebo chmurzy się teraz na północy i północnym zachodzie. Znów bardzo ciepło, od 25 stopni w Trójmieście przez 26 w Bydgoszczy i Toruniu, 27 w Szczecinie i Białymstoku, do 28 w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 10:06, Karolina Głowacka. Wczoraj w wieku 54 lat zmarł tragicznie Krzysztof Miller, fotoreporter. Jest z nami Paweł Smoleński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Pan pisze najlepszy fotoreporter świata. Najlepszy samochód na dodatek, który tak jak mi opowiadał z takich błędów fotograficznych, to się sztukę uczył. I te jego zdjęcia, to są takie zdjęcia, w których, nie wiem, on sam cały siedzi też. One mają duszę i one myślą, i one czują. Dlatego uważam, że to jest najlepszy. Jest, bo zdjęcia pozostają. Pani, pracowaliście razem w Kosowie, w Bośni, w Iraku. Pisze pan, że był też bohaterem. Co to znaczy? To był facet, który potrafił odłożyć aparat, który ludziom pomagał. Ja pamiętam, jak w Kosowie robiliśmy zdjęcia. Się tego zdjęcia, jak to wpisałem, tak jak siedziałem na obliczu Kosowej Czarnogóry w takiej jakiejś obszarnej technicznej, która była wspomnienia dla Albańczyków, uciekając przed Kurdami. Krzysiek po prostu w pewnym momencie to była jego własna decyzja, odłożyła aparat. Już zdjęcie, co się narobił w życiu, mieliśmy takiego Peugeota kombi dużego, nie wiem, to na samolocie. Po prostu tym Peugeotem ludzi woziliśmy z tej fabryki do Czarnogóry, bezpieczne miejsce. I to dla niego to nie był żaden rzeczy, ani nic takiego, co... No po prostu trzeba było ludziom pomóc, to było dla nas ważniejsze niż fotografia. A inni fotoreporterzy byli jacy? Bo kiedy pan mówi, że on był najlepszy, to my, publiczność, nie wiemy, jacy byli inni. Wie pan, to jest tak, że ja nie będę teraz oceniać, jacy byli inni, ale ja pracowałem z fotoreporterami, ale to był facet, z którym myślę, że gdzieś się żyłem, bo być może moja ocena jest nieprawdziwa, ale ja głęboko w nią wierzę. Podkreśla pan też jego nadzwyczajną wrażliwość, która uczyniła jego życie trudniejszym. On był niewiarygodny. On był niewiarygodnie wrażliwy. To było takie przedziwne połączenie, na które ja patrzyłem z takim wielkim zadziwieniem, dlatego że z jednej strony się był takim właśnie pasjonatem zdjęcia, tak? I facetem niewiarygodnie łączą bardzo. A z drugiej strony on był taki
nie wiem, na przykład nie lubił albo bał się, to się nagrywa. Będzie występować publicznie i opowiadać o tym, co robi. I nie miał w sobie takiej pewności, że to, co robi, to jest właśnie to, co się będzie, nie wiem, będzie ilustrowało to wszystko, co na tymi oczami oglądał. Bo on to tak fotografia jak misję. I taką misję, żeby opowiadać światu o tym, że jest szalenie niegodziwy i nie wiem, umiał się denerwować, kiedy tam jeden dzień czy drugi dzień nie miał jakiegoś, nie wiem, tematu zachowania i tak się denerwował, nie dlatego, że nie wiem, że może się okazać, że on nie potrafi, że się gdzieś wypalił, że to dla niego za trudno. To było naprawdę absolutnie niezwykłe. A prywatnie? No prywatnie, przyjaciel. Po prostu przyjaciel. Taki przyjaciel, który nie zawodzi. Nie zawodzi w żadnej sytuacji. Absolutnie w żadnej sytuacji. Taki przyjaciel, który też umie zaskakiwać. Bo dla mnie takim wielkim, ale ogromnym zaskoczeniem za każdym razem. Bo tak jak się Krzysiek pakował do różnych wyjazdów, nie wiem, on zawsze brał ze sobą nie t-shirt, tylko koszulę. I koszule były pasowane, bardzo pieczołowicie złożone, a na dole plecaka to były kilogramy książek. Kiedy nie robił zdjęć, to siedział przed tam. Paweł Smoleński, dziękuję panu bardzo. Krzysztof Miller robił zdjęcia w Afganistanie, Czeczenii, państwach afrykańskich, Gruzji, Bośni, podczas przewrotu w Rumunii, aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. 3 lata temu wydał książkę 13 wojen i jedna prawdziwa historia reportera wojennego. Wojciech Jagielski, z którym pracował, poświęcił mu reportaż Bractwo Piw-Paw. W styczniu 2 lata temu wystawę Niedecydujący moment, podsumowującą 25 lat jego pracy fotoreportera, pokazano m.in. w Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze i Opolu. Pracował nad nową książką. Jest 10.12. Wolnością dzieli liberta i ile nowych form niewolnictwa tworzy się dziś w imię fałszywej wolności. W naszych dniach ileż fałszywej idei się tworzy. Są jest tylu niewolników. Ja jestem wolny, więc biorę alkohol, biorę także narkotyki i w ten sposób staję się niewolnikiem w imię wolności. Wszyscy widzieliśmy osoby tego typu. Na koniec oni wszyscy kończą na wieku, są całkowicie pozbawieni wolności. Potrzebujemy, by Bóg nas wyzwolił od wszelkich form obojętności, egoizmu i samowystarczalności. Słowa apostoła Piotra bardzo dobrze wyrażają sens nowego stanu życia, do którego jesteśmy powołani. Stając się jednym z nas, Pan nie tylko przyjmuje naszą ludzką kondycję, Jezus nie tylko przyjmuje naszą ludzką kondycję, ale wynosi nas do możliwości bycia dziećmi Bożymi. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus, baranek bez skazy, zwyciężył śmierć i grzech, aby nas uwolnić od ich panowania. On jest barankiem, który został złożony w ofierze za nas, abyśmy mogli otrzymać nowe życie składające się z przebaczenia
składające się z miłości i składające się z radości. Jakie piękne są te trzy słowa: przebaczenie, miłość i radość. Tutto ciò che lui ha assunto è stato anche redento. To wszystko, co on przyjął, zostało również odkupione, wyzwolone i zbawione. Certo, è vero, oczywiście to prawda, że życie stawia nas przed próbami i czasami cierpimy z tego powodu. Jednak w takich chwilach jesteśmy zachęceni, by skierować nasze spojrzenie na Jezusa ukrzyżowanego, na Jezusa, który cierpi dla nas i z nami, jako pewny dowód, że Bóg nas nie opuszcza. Nie zapominajmy jednak, że w cierpieniach i prześladowaniach, podobnie jak i w codziennym bólu, zawsze jesteśmy wyzwalani miłosierną ręką Boga, który nas podnosi ku sobie i prowadzi nas do nowego życia. L'amore di Dio è sconfinato. Miłość Boga jest bezgraniczna. Możemy odkryć nieustannie i odkrywać nieustannie nowe znaki wskazujące Jego czujność wobec nas, a zwłaszcza Jego wolę, by do nas dotrzeć i iść przed nami. Całe nasze życie, choć naznaczone słabością grzechu, toczy się pod spojrzeniem Boga, Boga, który nas kocha. Ileż stron Pisma Świętego mówi nam o obecności, bliskości i czułości Boga wobec każdego człowieka. O tej obecności, o tej bliskości, zwłaszcza wobec malutkich, ubogich i cierpiących. Bóg ma wielką miłość, wrażliwość, miłość ku najbardziej malutkim, ubogim i cierpiącym, odrzuconym. Odrzucony przez społeczność. Im bardziej jesteśmy w potrzebie, tym bardziej Jego spojrzenie na nas napełnia się miłosierdziem. On nam litościwie współczuje, bo zna nasze słabości, bo zna nasze bóle. Również zna nasze grzechy i przebacza nam. Przebacza nam zawsze. Jest taki dobry nasz Ojciec. Taki bardzo dobry. Dlatego, drodzy bracia i siostry, otwórzmy się na Niego. Przyjmijmy Jego łaskę, ponieważ, jak mówi psalm, u Pana jest bowiem łaskawość i obfite u Niego odkupienie. Słyszeliście dobrze? U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. Powtórzmy wszyscy razem, wszyscy. Pana jest bowiem łaskawość, a także przebaczenie i miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. Pana jest bowiem łaskawość i miłosierdzie i wielkie obfite u Niego odkupienie. Dziękuję. Na marginesie tego ostatniego zdania Psalmu 130 pragnę przypomnieć widzom telewizji Trwam, że to jest również hasło Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, obfite u Niego odkupienie. Kolejne streszczenia, które słyszymy, czy pierwsze streszczenie, które słyszymy w tym momencie, to jest streszczenie dla pielgrzymów języka francuskiego, dla tych wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą audiencję. Nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père.
Bracia i siostry, termin odkupienie oznacza najbardziej radykalne wyzwolenie. Wyzwolenie, którego Bóg w swoim miłosierdziu dokonał dla nas poprzez krew swojego Syna Jezusa Chrystusa. Współczesny człowiek często się łudzi co do swojej wolności i wyobraża sobie, że sam może się zbawić, podczas gdy my potrzebujemy nieustannie pomocy Boga, Jezusa. Jezus, baranek bez kary, został złożony w ofierze za nas, by nas wyzwolić spod władzy grzechu i śmierci i by dać nam nowe życie, życie oparte na przebaczeniu miłości i radości. Oczywiście nasze życie częstokroć jest naznaczone cierpieniem i wystawia nas na próbę. Ale my powinniśmy wówczas skierować nasz wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego, na pewny dowód tego, że Bóg nas nie opuszcza. Pośród niepokojów i cierpień codziennego życia jesteśmy wyzwalani ręką Boga, który nas prowadzi. Im bardziej znajdujemy się w potrzebie, tym bardziej On nam współczuje i tym bardziej Jego spojrzenie napełnia się miłosierdziem. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego, szczególnie tych, którzy przybyli z Republiki Demokratycznej Konga, a także z Francji. W tym jubileuszowym roku miłosierdzia zachęcam Was, byście bez lęku zbliżyli się do Jezusa. Przyjmijmy Jego łaskę, by ona leczyła nasze zranienia, budowała zgodę z naszymi braćmi i odnawiała życie każdego z nas w pokoju i radości dzieci Bożych. Streszczenie pozdrowienia, które przed chwilą wypowiedział Ojciec Święty w języku francuskim. Et renouvelle nos vies dans la paix et dans la joie des enfants de Dieu. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your family. You may have thought this present and in a way, this blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this Holy Year of Mercy, we reflect today on the word redemption. God has redeemed all humanity, liberating us by the precious blood of His Son Jesus. How many ways have we been saved by false freedom? How much have we been saved by false zniewoleni przez fałszywą wolność. Jak bardzo w takiej sytuacji potrzebujemy Boga, by uczynił nas prawdziwie wolnymi. Jesteśmy bowiem powołani do nowego życia, do godności dzieci Bożych. Jezus, bezgrzeszny baranek, został za nas złożony w ofierze, abyśmy otrzymali przebaczenie, miłość i radość. Więc kiedy cierpimy, jesteśmy wystawieni na próbę, ale również jesteśmy wezwani,
aby wpatrywać się w ukrzyżowanego Jezusa, bowiem On cierpi za nas i na krzyżu objawia swoją bezgraniczną miłość do nas. Nigdy Bóg nas nie opuszcza, zna nasze słabości i grzechy, a jednak Bóg obdarowuje nas i nasze serca swoją łaską. Pozdrawiam pielgrzymów, to są słowa Ojca Świętego Franciszka. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego, biorących udział w dzisiejszej audiencji, szczególnie z Botswany, Południowej Afryki, Filipin, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niech wasza wiara w ukrzyżowanego Chrystusa i zmartwychwstałego odnowi was. Niech wizyta w Rzymie, w wiecznym mieście, umocni waszą wiarę. Niech Bóg was napełnia swoim miłosierdziem czułym. Niech was Bóg błogosławi. Particularly those from Botswana, South Africa, the Philippines, and the United States of America. During your visit to the Eternal City, may your faith in the crucified and risen Christ be renewed and strengthened. May God fill you with his reconciling and tender mercy. God bless you all. Kolejna grupa, do której są skierowane streszczone katechezy Ojca Świętego, są to pielgrzymi, przybyli z krajów, które posługują się językiem niemieckim. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Lesung aus dem ersten Petrusbrief, die wir soeben gehört haben, spricht von der Barmherzigkeit Gottes, die sich in der Erlösung verwirklicht. Der Begriff Erlösung bringt die radikale Befreiung zum Ausdruck, die Christus uns durch sein kostbares Blut geschenkt hat. In seiner Menschwerdung hat er unser Menschsein angenommen. Alles, was er angenommen hat, ist erlöst, befreit und geheilt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat uns Christus von den Fesseln der Sünde und des Todes befreit und uns zur Würde der Kinder Gottes erhoben. In ihm haben wir das neue Leben der Vergebung, der Freude und der Liebe. Freilich begegnen uns im Alltag unseres Lebens immer wieder Sorge und Leid. Wenden wir dann unseren Blick auf den gekreuzigten Christus, der für uns gelitten hat und uns zeigt, dass er uns nie allein lässt. Seine Barmherzigkeit führt immer zum neuen Leben. Wie oft berichtet die Heilige Schrift von der grenzenlosen Liebe Gottes, wie nahe Gott gerade jenen Menschen ist, die klein, arm und bedrückt sind, die gezeichnet sind von der Sünde, die aber sein liebender Blick berührt. Schauen auch wir voll Vertrauen auf den Herrn. Denn beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Bardzo serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów języka niemieckiego. Chrystus, niech da wam prawdziwą wolność i niech uczyni was dziećmi Bożymi. Bądźcie świadkami odkupienia i nowego życia w Panu. Życzę wam dobrego pobytu w Rzymie. Niech Bóg was błogosławi. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Christus schenkt euch die wahre Freiheit und macht euch zu Kindern Gottes.
seid Zeugen dieser Gabe der Erlösung und des neuen Lebens im Herrn. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom. Gott segne euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Co chwilę usłyszymy streszczenie katechezy, którą sam, to samo streszczenie, przepraszam, Ojciec Święty Franciszek, katechezy, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Queridos hermanos y hermanas, hemos reflexionado hoy sobre la Współczesnemu człowiekowi trudno jest zaakceptować prawdę o konieczności bycia zbawionym przez Boga, bycia odkupionym przez Boga. Człowiek ten, człowiek współczesny, myśli, że może się zbawić mocą swojej wolności. Jest to jednak jedynie iluzja. Nasze życie jest bowiem naznaczone kruchością, związaną z naszą grzesznością i licznymi zniewoleniami, które sami stworzyliśmy, odwołując się do źle pojętej wolności. Potrzebujemy Boga, który nas zbawi i wyzwoli z wszelkiej obojętności, z wszelkiego egoizmu i samowystarczalności. Jezus ofiarował się za nas, aby dać nam nowe życie, przepełnione przebaczeniem, przepełnione miłością, przepełnione radością, abyśmy mieli pewność, że Bóg nas nigdy nie opuści, szczególnie w tych momentach, kiedy najbardziej Go potrzebujemy. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Drodzy, Jezus wychodzi nam na spotkanie w każdym potrzebującym bracie. Otwórzmy nasze serce i przyjmijmy łaskę, abyśmy prowadzili życie w miłości, przebaczeniu i radości. Dziękuję pięknie. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações nas vossas intenções de pastor universal. Kolejny język, który w tej chwili słyszymy, to jest język portugalski. W tym języku usłyszymy za chwilę streszczenie katechezy Ojca Świętego Franciszka. To streszczenie jest skierowane do tych wszystkich, którzy zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej i Centralnej posługują się językiem portugalskim, nie zapominając oczywiście o Portugalii. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Przed śmierci i zmartwychwstanie Jezus Chrystus zwyciężył śmierć i grzech, aby nas wyzwolić z ich władzy. Osiągamy zbawienie przez Jego krew. On jest barankiem, barankiem, który został ukrzyżowany za nas, abyśmy mogli otrzymać nowe życie, życie przebaczenia, miłości i pokoju. Przez Niego osiągamy odkupienie. Obecnie słowo odkupienie jest mało używane.
Wygląda, jakby dzisiejszemu człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie nie podobało się myśleć, że zostali zbawieni przez interwencję Boga. Wydaje mi się, że są samowystarczalni, łudzą się, że mogą osiągnąć wszystko mocą własnej wolności, ale tak nie jest. Przedaje się tę iluzję pod pretekstem wolności, a ileż nowych zniewoleń tworzy się w naszych czasach w imię fałszywej wolności. W imię egoizmu. Potrzebujemy Boga, który nas wyzwoli z wszystkich form obojętności, egoizmu i samowystarczalności. Całe nasze życie, chociaż naznaczone słabością grzechu, przebiega pod okiem Boga, który nas kocha, który nam przebacza Jego miłości, która jest bez granic. Nigdy nie zapominajmy, że tak w naszych lękach, prześladowaniach, jak i smutkach, cierpieniach codziennego życia zawsze jesteśmy wyzwalani, zawsze jesteśmy w rękach miłosiernego Boga, który nas przygarnia do siebie i prowadzi do nowego życia. Możemy odkrywać ciągle nowe znaki Jego troski o nas i przede wszystkim Jego woli, aby nas ogarnąć swoją miłością i obdarzyć swoim miłosierdziem. I ubogacać to tym miłosierdziem. A teraz pozdrowienie w języku włoskim dla pielgrzymów języka portugalskiego. Drodzy pielgrzymi języka portugalskiego, witam Was serdecznie. Wszystkich Was pozdrawiam, a szczególnie biednych z Ubelarba, życząc Wam, aby nikt nie mógł Wam przeszkodzić żyć i wzrastać w przyjaźni z Bogiem. Ale pozwólcie, aby Jego miłość zawsze Was odnawiała jako dzieci i jednała z Nim i z braćmi. Niech wstąpi na Was i Wasze rodziny obfitość Jego błogosławieństwa. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, especialmente aos fiéis de Uberaba, desejando-vos que nada e ninguém possa impedir-vos de viver e crescer na amizade de Deus. Mas deixai que o seu amor sempre vos regenere como filhos e vos reconcilie com ele e com os irmãos. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. Kolejne streszczenie, które słyszymy, to jest streszczenie w języku arabskim. Kto potrafi zrozumieć ten język, niech słucha się słowa katechezy, które zostaną wyskinięte w przeczytaniu wypowiedzi. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتوا الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء يحدثنا النص الذي سمعناه عن رحمة الله التي تتحقق في الفداء أي في الخلاص الذي نلناه بدم ابنه يسوع إن كلمة فداء أساسية لأنها تشير إلى ما حققه الله من أجلنا ومن أجل البشرية بأسرها لكن إنسان اليوم لا يحب أن يفكر بأنه قد حرر وخلص بفضل تدخل الله فيوهم نفسه بحريته كقوة للحصول على كل شيء لكن الواقع ليس كذلك وفي هذا السياق تعبر كلمات بطرس الرسول بشكل جيد عن معنى حالة الحياة الجديدة التي دعينا إليها وإذ أصبح واحدا منا لم يأخذ الرب حالتنا البشرية وحسب وإنما رفعنا إلى إمكانية أن نكون أبناء الله هو الحمل الذي ذبح لأجلنا لكي ننال حياة جديدة قائمة على الم